Witam Państwa, Michał Trzaśniewski. Zaczynamy serwis informacyjny. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Opozycja zarzuca mu notoryczne łamanie prawa, w tym bezprawne odwołanie prokuratora krajowego i skręcanie śledztw dotyczących polityków obozu rządzącego. Ponieważ nie ma podstaw prawnych, to wymyślił pan minister Bodnar doktrynę nieistnienia. Doktryna nieistnienia polega na tym, że jeśli ustawy czy konstytucja się panu ministrowi i jego przełożonemu Donaldowi Tuskowi nie podobają, to zamykają oczy, twierdzą, że nie istnieje i swoje cele polityczne realizują poprzez siłę. Po to był zamach na prokuraturę, żeby sprawa afery wiatrakowej nie doczekała się wyjaśnienia. Po to, żeby zamach na Pałac Prezydencki nie został wyjaśniony. Po to wreszcie, żeby zamach na media został schowany pod dywan. I to się niestety już w tej chwili dzieje. Widzimy dziś dzień symboliczny. Drodzy Państwo, został wycofany wniosek o uchylenie immunitetu marszałka Grodzkiego. Więc to jest dzisiaj dzień, panie ministrze, hańby dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dzięki Bodnarowi Komisja Europejska zakończy sprawę przeciwko Polsce o naruszenie praworządności. Być może jutro, mówił premier Donald Tusk. Natomiast Adam Bodnar zapowiedział pakiet ustaw, które mają, tu cytat, naprawić sądownictwo. Jest już w Sejmie ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Za chwilę trafi prawo ustroju sądów powszechnych. Trafi ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Trafi ustawa o Sądzie Najwyższym. I wreszcie trafi oczywiście ustawa o rozdzieleniu urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Natomiast to, co nas czeka, to być może najważniejsza debata, jaka nas wszystkich dotyczy, a mianowicie co zrobić z tym statusem sędziów powołanych po 2018 roku. To wotum nieufności jest w momencie szczególnym i dość symbolicznym. Po pierwsze, wszystko na to wskazuje, że jutro dowiemy się, że wreszcie po latach zwłoki po tygodniach niezwykle intensywnej pracy, głównie pana ministra Bodnara, wreszcie usłyszymy z ust przedstawicieli instytucji europejskich, że Polska ma wreszcie odblokowane środki z KPO. Panie ministrze, najniższe ukłony, to pańska wielka praca. Rolnicy nie ustają w protestach. Dzisiaj między innymi manifestują przy przejściu granicznym w Medyce. Ale co ważne, rolnicy nie blokują przejazdu transportów wojskowych, humanitarnych i osobowych. Sprawę obserwuje Michał Gwardyński. Protest rozpoczął się właściwie w Medyce 9 lutego i on cały czas trwa, więc tutaj no, nie mieliśmy do czynienia z zakończeniem protestu, tak jak w różnych innych miejscach na terenie Polski, ale rolnicy również, co istotne, protestują nie tylko na przejściach granicznych z Ukrainą. Dzisiaj mijaliśmy dwie blokady zlokalizowane na drodze S-17 łączącej tak zwanej Via Carpatii, łączącej Lublin z Rzeszowem, więc rolnicy protestują w wielu, wielu różnych innych miejscach na terenie całej Polski. Przejście graniczne w Medyce jest zablokowane przez rolników. Rolnicy przepuszczają ciężarówki na Ukrainę z częstotliwością 1 tir na godzinę. No chyba, że mamy do czynienia z transportem wojskowym, z pomocą humanitarną, z transportem paliwa. Co istotne, transport osobowy jest przepuszczany, ten transport regularny w postaci autokarów na przykład, czy komunikacji miejskiej, która dojeżdża do oddalonej o około 1,5 kilometra Medyki. Transporty wojskowe, pojazdy uprzywilejowane również są przepuszczane. Samochody osobowe są kierowane objazdem przez miejscowość Medyka, następnie mogą dojechać do punktu granicznego, także nie ma utrudnień, jeżeli chodzi o ruch osobowy, o ten ruch cywilny. Protest w Medyce cały czas trwa i trwać będzie, jak zapowiadają protestujący. Tymczasem premier Donald Tusk zapowiedział, że odblokuje granice. Czy siłowo rozprawi się z rolnikami, pokażą najbliższe godziny. Naszym zadaniem, i wywiązujemy się z tego zadania w tej chwili efektywnie, jest pełna przepustowość na granicy polsko-ukraińskiej, jeśli chodzi o transporty wojskowe, a więc amunicję, sprzęt wojskowy i pomoc humanitarną, której drogi biegną przez Polskę i polskie przejścia graniczne z Ukrainą. Będziemy wprowadzali na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wskazane odcinki dróg i torów kolejowych.
i to jest kwestia najbliższych godzin. To będzie oznaczało także innego typu reżim organizacyjny na przejściach granicznych i na drogach dojazdowych i torach na granicę z Ukrainą i będziemy wyciągali z tego też praktyczne konsekwencje. Donald Tusk co chwilę niezgodnie z prawdą mówił o proputinowskich wybrykach rolników. To cyniczna polityczna gra. Żaden przyzwoity człowiek nie zarzuci nam prorosyjskości, odpowiadają rolnicy. Na jedną rzecz nigdy się nie zgodzę. I to nie jest tylko moja osobista opinia. Nie możemy pozwolić na to, aby przy granicy polsko-ukraińskiej, korzystając z protestów rolników, aktywni byli ci, którzy jawnie i bezwstydnie wspierają Putina, służą propagandzie rosyjskiej i kompromitują państwo polskie, kompromitują nas Polaków i kompromitują także protestujących. Żaden przyzwoity obywatel w Polsce nie może któremukolwiek rolnikowi zarzucić, że działa przeciwko Ukrainie, że w jakikolwiek sposób jest współpracownikiem Putina, bo to jest po prostu chora ideologia i tak jak powiedziałem, żaden normalny człowiek w Polsce nie powie tego rolniku. Następną wyprawę robimy na Warszawę, dlatego że pomimo naszych prac w polu, to my i tak pojedziemy na Warszawę. My sobie poradzimy, nie poddamy się. Pokażemy, że jest rzeczywiście źle. Później drugi, następny krok to będzie, że grupę będziemy mieli też, która pojedzie do Brukseli. Bronimy swojego rynku, nie jesteśmy przeciwko Ukraińcom. Mówią protestujący rolnicy, podkreślają przy tym, że ukraiński rynek rolny jest zdominowany przez agroholdingi oligarchów i że nie obowiązują tam wysokie normy produkcji, co przekłada się na zdrowie. My nie możemy dzisiaj nigdzie nic sprzedać z tego względu, że te wszystkie korytarze solidarnościowe, które miały przepływać to zboże ukraińskie. Szanowni Państwo, zadaję sobie pytanie, jak najbardziej płynie przez Polskę, a gdzie nasze towary, a gdzie my mamy sprzedać? Wszystkie rynki zbytu, gdzie myśmy sprzedawali do krajów, do Europy Zachodniej, zabrała nam Ukraina. Dlatego jesteśmy tak zdeterminowani, tak zdenerwowani, że my na dzień dzisiejszy nie możemy tych płodów sprzedać i tych naszych produktów rolno-spożywczych, żeby nas tu każdy zrozumiał. Dlatego tak licznie będziemy do tej sprawy podchodzić i będą przyjeżdżać tutaj z całego kraju rolnicy. Apeluję do mnie, szanowni rolnicy, przyjeżdżajcie do nas do kraju i nas wspierajcie. Jedynym atutem i takim mocnym akcentem to jest blokada totalna granicy. Z tego, co przed chwilą koledzy do mnie szepnęli, że pan Donald Tusk chce zamknąć całkowicie po prostu tą sytuację, która ma miejsce i chce wprowadzić tutaj na tej krytycznej infrastrukturze, chce po prostu zablokować tutaj protestujących, chce te protesty rozwiązać. My się nie poddamy, szanowni państwo, my się nie poddamy, to nie jest Białoruś, to nie są dyrektywy tutaj z Rosji czy z Białorusi. My żyjemy w Rzeczypospolitej i bronimy polskiego prawa, to są polscy obywatele, które broni nas też również konstytucja. My stąd, panie Donaldzie Tusk, nie pójdziemy. Córka europosłanki Polski 2050 Róży Thun ma dostać 250 tysięcy złotych odprawy za jeden dzień pracy w Centralnym Ośrodku Informacji, które podlega Ministerstwu Cyfryzacji. Maria Thun od razu po zatrudnieniu na stanowisko wicedyrektor została zwolniona, jak informowały media na polecenie Donalda Tuska. Według ministerstwa nie doszło do zatrudnienia, ponieważ strony nie uzgodniły warunków. Z informacji uzyskanych przez posłów PiS wynika co innego. Budżet państwa prawdopodobnie będzie musiał być uszczuplony o 250 tysięcy złotych. To jest prawda, szanowni państwo. Te pieniądze nie zostały jeszcze wypłacone, ale ta pani na jeden dzień pracy została zatrudniona. Po jednym dniu została zwolniona. I nie jest prawdą, że nie była zatrudniona, nie funkcjonowała. Mamy, szanowni państwo, nawet potwierdzenia, z których wynika, że pobrała sprzęt, telefony, sprzęt komputerowy, dostała kartę i normalnie funkcjonowała w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki. Więc dzisiaj mamy efekt w postaci straty ćwierci miliona złotych z tego powodu, że Donald Tusk mści się na swoich kolegach i koleżankach w ówczesnej Platformy Obywatelskiej. Też zwrócę uwagę na szczegóły, bo pozyskaliśmy wzór umowy, który miał być podpisany w tej sprawie. Szanowni państwo, 44 tysiące złotych brutto wynagrodzenie i praca zdalna. Takie miały być warunki zatrudnienia pani Marii Thun na funkcję wicedyrektora.
Czy to jest dużo, czy to jest mało, czy praca zdalna to jest właściwe rozwiązanie? Sami państwo ocencie. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński nie wybiera się na polityczną emeryturę. Wbrew poprzednim zapowiedziom weźmie udział w wyborach na prezesa partii w następnym roku. Na skutek tych wszystkich wydarzeń, które dzisiaj mają miejsce w Polsce, doszedłem do wniosku, że będę musiał się zastanowić nad przyszłym rokiem z tego względu, że na pewno nie jestem z natury dezerterem, a jest walka wewnątrz Polski. Doszedłem do wniosku, że jeżeli chodzi o moment odejścia z partii, to oczywiście jeśli partia zdecyduje inaczej, to będzie inaczej. Ja w żadnym wypadku nie będę, że tak powiem, się upierał. Nie będę Le Penem. Mówię o tym starym Le Penie, który się bardzo upierał przy tym, że będzie ciągle szefem partii, a inni mieli inne zdanie. Na pewno tak w moim wypadku nie będzie, ale jeżeli uzyskam odpowiednie poparcie ze strony kongresu partii, to dalej tym szefem partii będę. Nie było planu szturmu na Sejm, mówił na konferencji prasowej prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Przypomnijmy, we wtorek prezydium Sejmu nałożyło kary finansowe na 7 posłów PiS-u, którzy brali udział w zamieszaniu przed Sejmem 7 lutego. Tego dnia posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik próbowali dostać się na posiedzenie. Wspierała ich w tym grupa posłów PiS-u, jednak na polecenie marszałka Hołowni Kamińskiego i Wąsika nie wpuszczono do budynku. W żadnym wypadku nie chcę tutaj przerzucać winy na dziennikarzy, no bo to, że tam byli bardzo licznie, no to jest rzecz zupełnie normalna. No ale oni ruszyli za mną i wtedy zdezorientowani posłowie ruszyli za nimi, bo miało być tak, że ja, kilka jeszcze innych osób i oczywiście dwaj zainteresowani, czyli panowie Kamiński i Wąsik, idą, pokazujemy dokumenty, z których wynika, że ich niewpuszczanie do Sejmu jest całkowitym bezprawiem. No ale nie mieliśmy wielkiej nadziei, że to przekona i chcieliśmy uzyskać po prostu oświadczenie szefa Straży Marszałkowskiej, że to jest na polecenie pana marszałka, no bo to jest po prostu kwestia dowodowa, która mam nadzieję, że za nie tak specjalnie długi czas już stanie się kwestią praktyczną i ja to od pana komendanta uzyskałem, prowadziłem z nim rozmowy. A cała reszta była wynikiem no, po prostu tej sytuacji, która się wytworzyła w sposób spontaniczny i była całkowicie sprzeczna z naszymi interesami. I opowieści o tym, że to był jakiś zaplanowany atak, szturm, są całkowicie nieprawdziwe. Szanowni państwo, na koniec serwisu informacyjnego łączymy się z naszym reporterem Michałem Gwardyńskim, który obserwuje protesty rolników. Michale, proszę powiedz, gdzie jesteś, jak wyglądają tam manifestacje? Dzień dobry, witam państwa. Właściwie dobry wieczór. Jesteśmy na trasie S19 pod Kraśnikiem, gdzie cały czas od kilkudziesięciu godzin nieprzerwanie protestują rolnicy, blokując drogę S19 Via Carpatia. Za moimi plecami widzą państwo, no już przeszło setkę rolników, którzy protestują. Protestują również ich najbliżsi, protestują mieszkańcy powiatu kraśnickiego, protestują osoby, które solidaryzują się z rolnikami, bo przypomnijmy, że ta fala protestu, która ma miejsce nie tylko na terenie, nie tylko na przejściu granicznym polsko-ukraińskim, również swoim zasięgiem objęła tereny całej Polski. W wielu miejscach, takich jak właśnie trasa S19 pod Kraśnikiem, te protesty trwają. To jest kolejna doba protestów. Manifestujący rolnicy podkreślają istotę swoich postulatów, stanowcze nie dla Europejskiego Zielonego Ładu, a także stanowcze nie dla niekontrolowanego napływu towarów rolno-spożywczych. Dosłownie w dwóch, trzech zdaniach, panowie, jakie plany na najbliższe godziny, jakie plany na najbliższe dni po tym, jak Donald Tusk zapowiedział, że wpisze, no właśnie, miejsca, w których protestują rolnicy na listę obiektów infrastruktury krytycznej, co może prowadzić do siłowego rozwiązania protestów. My, rolnicy, obiecujemy całej Polsce, że będziemy tu stać do skutku. A jeśli Donald Tusk chce usunąć rolników z ulicy, to musi to zrobić siłą. I to będzie tylko oznaczało jedno. Zapraszamy.
Rolnicy czekają, czekają na przedstawicieli administracji rządowej, czekają na premiera, może ministra rolnictwa, wiceministra rolnictwa, który miał ich przyjechać. Z Kraśnika Michał Gwardyński, Telewizja Republika. Murem za rolnikiem! Murem za rolnikiem! Bardzo dziękuję, to był Michał Gwardyński. Jak widzimy, rolnicy nie ustają w protestach, a Telewizja Republika nie ustaje w relacjonowaniu tych protestów. Za chwilę program Miłosza Kłeczka. Do zobaczenia.